A dzień dobry, panie urzędniku, dzień dobry. Dzień dobry panu, o co chodzi? Panie urzędniku, ja to chciałem napisać noworodka. No, to wspaniale. To pana pierwsze dziecko? Ale skąd? Ja to już mam 5 synów. A teraz córka. No, to tym bardziej gratuluję. No, dziękuję. A więc jakie imię wybraliście państwo dla swojego dziecka? Jakie państwo? Oczywiście ja wybrałem, ma się rozumieć. Juliet. Proszę? No co mnie pan tak dziwi? Nigdy pan nie słyszał tego najlepsza dla mężczyzny. O. Panie, ale przecież to jest gonarka. I bardzo dobrze. Bo na wodzie to my się pogodowe później. Pisz pan o Gilecie. Człowieku, Gilet to jest po prostu maszynka do golenia. Coś podobnego, maszynka. No i co z tego, że maszynka? Panie szanowny, no przecież ja takich dziwnych imion zapisywać nie mogę. Tak? No to w takim razie... O, już wiem. Pisz pan denominacja. O, ty złaś. No co pana napadło? No co? No przecież denominacja to jest operacja pieniężno-bankowa. I bardzo dobrze. Wszystko jedno, skąd ona będzie miała pieniądze. Z operacji czy z banku? Wkrótce mi je miała. Pisz pan to denominację. Szanowny panie, no cóż pan takie cuda wymyślasz? No, to mało jest ładnych polskich imion. No na przykład Jadwiga. Albo Barbara. Panie, nie wyjeżdżaj mi tu pani z Jadwigą nawet. Moje na imię Jadwiga i już nie mam dość. No. Przykro mi bardzo, ale ja naprawdę tu takich dziwnych imion zapisywać nie mogę. No to w takim razie, już wiem, niech pan pisze, o, Szop. Rany boskie, no czyż pan oszalał? No co? No z takim imieniem to pańska córka kariery w Polsce nie zrobi. Panie, co mi pan pieprzy? W Stanach to Barack został prezydentem, a moja córka Szopa w Polsce nie zrobi kariery? Do widzenia. Do widzenia. Nie tu, to idę do kuchni.